Witam z tej strony Rasmus oraz Dymkaro. Tak, dzisiaj przeglądamy tutaj newsy, które zostały pokazane na organizacji i teraz przeglądamy dzisiaj na stronie yugioh.pl. Oprócz normalnych nowych kart jest jeszcze Banista, ale OCG i do niej dojdziemy na samym końcu. No, to pierwszy kart mamy od Groma i jeszcze kilka. Tak, dużo, strasznie dużo. Szczególnie Dark Magician Girl. No, dobra, to po kolei. No tak, pierwsza karta, trochę mało ważna. Promka z Mangi Arc V, Odais Phantom Dragon. No, poza faktem, że jest Odaisem, który ma siódmy poziom, to nic specjalnego w tej karcie za bardzo nie ma. Staty, typ, wszystko się zgadza z Odais Pendulum Dragonem. No, i w sumie tyle. No jest, będzie czwarty, piątą kopią Odais Pendulum Dragona, co najwyżej. Następna karta. Kolejny Odais. May V Jump Promo. Odais Persona Dragon. No, no, poziom piąty, to jest to, co tą kartę boli. Ale skala jeden, nie zła. I Monster Effect jest znowuż, okay. Tylko, że znowuż, jeżeli chcemy pure Odais deck, to ważne są skale od czwórki wzwyż, bo potwory są jak na razie. Najważniejsze są skale od dwójki do 2,8. Te skale właśnie. Znaczy, wśród Odaisów samych na razie nic poniżej poziomu piątego tak, nie znaleźć. Ale mieszanie z performopalami cały czas jest, więc ta trójka się przydaje. No, zobaczymy. No i ósemka, bo Odaisy są siódemkami te największe. No tak, o ósemki dużo trudniej. No. Ale efekt Monster ma niezły, no bo neguje efekt jednego potwora wezwanego z ekstra, to się może przydać. No tak, jest to efekt, który no, w aktualnej mecie nawet tak raz na kilka meczy może się zdarzyć. No to jest kolejna karta, która nie pozwala przeciwnikowi grać, więc to jest dobre no, Yu-Gi-Oh, nie? Oczywiście. Następne. April Weekly Shonen Jump. No tutaj za dużo o tym nie wiemy. No wiemy tylko, że jest taka karta i że archetyp się nazywa Hawkeye i to w sumie tyle. No i że należy do antagonisty w filmie nowym. Tak, no, no i w sumie tyle, no. Dalej. Oj, to troszkę... Mały błąd, ale zaraz to cofniemy. O, dobra, jesteśmy. Tak, jesteśmy. Nowe dobra. Karty. Pierwszy z tych Ropendulum. Nirvana High Paladin. Poziom 10 Dark Spellcaster. Pendulum Synchro Effect Monster. Tak. Efekty w Pendulum nie są ważne, ale ważne jest to, że ma skalę 8. To jest właśnie bardzo przydatne. Tak. Jest kwestia, że staty ma takie same jak Shooting Star Dragon, bo najprawdopodobniej jego ma reprezentować. Tak. No tak. I no i może być przywołany za pomocą bez żadnego tunera, jeżeli tylko posiadasz jakiegoś pendulum samodzielnego pendulum potwora, i wtedy on może być traktowany jako tuner do tego przywołania. Więc jest bardzo łatwo go zrobić. Wystarczy dowolny pendulum poziom drugi plus ignister, pendulum poziom trzeci plus dowolna siódemka w Odais Magiciana. Moonrose, Clearwing. Dowolnie. Więc jest całkiem łatwy do przywołania, a jego efekty są całkiem potężne. No tak, no pierwszy efekt jak jest wezwany dzięki temu sposobowi, to dostajesz jedną dowolną kartę z cmentarza do ręki. To jest duży efekt, naprawdę dobry efekt. Dark Magician w KS nie bez powodu jest zbanowany. Jeszcze. Jeszcze, tak. Będzie druga RK. Karta, znaczy drugi efekt. No, jak niższa potwora przeciwnika, to HP przeciwnika, no traci, znaczy przeciwnik traci połowę HP, no to jest dużo też. No, no bardzo przydatna rzecz. No, przydatna rzecz do zabicia przeciwnika, kto tego nie no, lubi. Właśnie. I trzeci efekt, no kiedy zostaje zniszczony, to wchodzi w Pendulum Zone. Też duża, bo ma skalę 8, więc się przydaje i chcesz mieć go w Pendulum Zone. Ciekawa jest kwestia taka, że ten efekt jest obowiązkowy, a można mieć zapełnione obie skale i co wtedy? No wtedy wejdzie do ekstra. No właśnie, chyba niekoniecznie, bo wtedy, jeżeli karta ma gdzieś pójść i nie może tam pójść, to wtedy idzie na cmentarz. Ale to jest ale pendulum no... karta, z pendulum synchro, które powinno w tym wypadku iść na ekstra, tak samo jak pendulum krzyż. Też nie jestem pewien, no ale to wszystko pewnie... Tu jestem pewny, jeszcze jest druga rzecz, że z tym wyzwaniem, czy można pendulum samanować, to pewnie się dowiemy, jak już karta wyjdzie. I będzie istniała w grze jakakolwiek skala, tak, która tak. Stanie go przypłać. No. Na razie można to wyzywać dzięki karcie, która zwiększa skalę, ale takie no, zabawa. Okay. Druga karta. Performapalai Swordsman. Taki mały Megaman Protoman. Poziom pierwszy, zero ataku i obrony. No, level może pierwszy light. Wołany. No, no okej. Okay. Jest okej, okay, ma synergię niby Blue Eyes Deku, aczkolwiek ten deku nie będzie grywalny, ale ma synergię.
synergię, to on ma co najwyżej za startem. Myślę, Można że... Można go wyszukać z roty. Tak, no super. Idziemy dalej. Drugi efekt jest nieważny. Tak. Acrobat Magician. Skala dwójka, jak wspomniana, bardzo przydatna skala. Poziom piąty, jak wspomniany, bardzo słaby poziom. Chyba, że się okaże, że jednak będzie więcej tych poziomów piątych, to wtedy może nagle zaczną być ważniejsze. Jednakże można łatwo ją właśnie wezwać, to jest duża rzecz. No i tak, i teraz przechodzę do efektów. No staty ma bardzo defensywne, co wynika z efektów, które są... No efekty są bardzo przydatne. No pierwszy efekt, jak jest w skali i zniszczony potwór przez efekt, on się wzywa, a jak jest w ręce, i kiedy jest zanegowany spele albo trap, no to wzywa się z ręki. Mamy to z pendulum zona i z ręki, żeby się wezwać sam z siebie. Nie musisz go pendulum samanować, ani trybut samanować. Więc to jest świetne. No i kiedy zostanie przejechany, bo taka jest rola tej karty, żeby zostać przejechana w walce, to wtedy wraca z powrotem do pendulum zona, z którego potem można ponownie ją przywoływać później. Jakby tylko jeszcze był light maszyną, to byłoby naprawdę dobrze. Za dużo byś chciał. No oczywiście. No a tutaj jest przeciwnik tamtego pendulum synchro, Red Dragon Archfiend Tyrant. Level 10 Red Dragon. Oczywiście jest odpowiednikiem Reda i Nova Dragon. Tak, robi się go używając tak zwanego jakby double tuning. Tak. Czyli 3500 na 3000, poziom 10 Dragon Synchro. No i jest robiony z dwóch tunerów i jednego nie tuner potwora, który nie musi być synchro potworem? Ciekawe. Nie musi, to jest właśnie double tuning, to samo co używane właśnie ze Nova, z Fakir Nova czasem nie potrzebowała dwóch tunerów. Nie potrzebowała. Potrzebowała dwóch tunerów i jednego non-tunera monstera. I tak, Nie może być używany inaczej niż synchro sama, no okej. Okay. Każdy efekt może być używany raz na turę. Pierwszy efekt jest no przypomnieniem tego, co robi Hot Red Dragon Archfiend oraz Scarlight, bo tamte potwory niszczą wszystkie potwory na polu. Tak, no a on a niszczy ten niszczy karty na polu. Właśnie. I podobnie jak Abyss, również inne potwory nie mogą atakować w tej turze, który jest już ten efekt. No tak, ale jeszcze ma drugi efekt, bo Battle Phase neguje spell albo trapa. Raz na turę, ale to jest też dobre. Bardzo. Ciekawy w sumie efekt, bo w połączeniu z pierwszym taki ma trochę niewielkie znaczenie, no ale... No, może jakiś hand trap w formie spela albo trapa z ręki... No w sumie Dark Magiciany przychodzą, ale które mogą aktywować spele trapy z ręki, no nie wiem. Albo po prostu zaatakujemy bez używania większego efektu, haha. Jasne, codziennie, bo będziemy się bać Starlight Road. Dobrze, druga karta, Red Mirror, Level 1 Fire Fiend Type Effect Monster, Attack 0, Def 0. Jej, okay. Chyba nie dla statów będzie grana karta. No raczej nie. No kiedy jest przeciwnik atakuje cię bezpośrednio, może posłać ręki na cmentarz, żeby wrócić Fire Fiend Monstera z grobu na rękę, Infernoid Match. A kiedy jest na grobie i zrobisz synchro summon, możesz go wrócić na rękę. Tak, jeśli właśnie spadnie przez to, jak jest w grejwie, tak, myślałem, że spadnie, to dobra. Ale jest ciekawostka, bo nie można aktywować tego efektu, w sensie wszystkiego spadnie do grejwa, więc... No pewnie wolne. Po to, żeby nie robić jakichś dziwnych infinite combosów, no, nie wiem. Czyli wolne. No. No i King Scarlet, efekt jest praktycznie nieważny. Tak, no... Karta jest strasznie słaba. Karta jest bardzo słaba, daje niezniszczalność walce z Dragon Archie. Ale co ciekawe, to jest... Trap Monster, jest, tak, który trap jest tunerem. Tak, no chyba drugi taki przypadek w historii. Dobra, i teraz idziemy do newsów o filmie, czyli Dark Mission. Yeah, Kawaii Destiny. Ja. Yeah. Very Magician Girl, level 1, Earth Spellcaster Type, 400 ataków, 400 defa. No ponownie imponujące staty. No. Jeśli jest normalnie wezwana, to dodajesz sobie Magician Girl z deka do ręki. No Stratos, nie patrzę. No taki Stratos, tylko że tylko na normal summony łe. Tak samo jak Joker. No tak. No i drugi efekt jest troszkę mniej ważny. Natura jest bardzo podobny do Maiden with Eyes of Blue. Tak, jeszcze levelem się jest bardzo podobny. W sumie drugi efekt jest praktycznie identyczny, tylko że przywołuje Magician Girl Monstera, więc Blue Eyes Monstera. Wzywa z deka jedną Magician Girl, no raczej nie wiadomo, czy tego efektu użyje, no. Chyba, że przeciwnik po prostu specjalnie wymusi aktywację tego efektu, na przykład.
Potem zniszczy to. Znaczy, no, czasami przydałoby się też atakować mimo wszystko, więc. No nie wiem, zobaczymy. Zawsze można wczasować bez targetowania. No oczywiście, tylko wtedy, jeżeli zużyjesz czasowanie bez targetowania na takiej karcie, to może ci braknąć na jakieś ważniejsze. Jak przeciwnik gra taką talią, to może być ważniejszy kart jego. No chyba, że jesteśmy w banliście, którą zobaczymy później, to wtedy tasowywania wcale nie są aż takie powszechne. No dobra. Kolejna Darmeshing Girl. Apple. Apple. Okej. To samo, kiedy jest targetowana dla ataku, można przywołać spellcastera, tylko tym razem z ręki. Każdego, to nie musi być tylko Darmeshing, więc. Tak, no i połowie atak, co najczęściej sprawia, że cel ataku wygra walkę. Możemy wydać Magic Spectera, dostaniemy jego efekt i cela i potwór, który będzie atakował, będzie miał połowę ataku, więc okej. No, nawet działa. Kiedy zniszczymy przez walkę albo efekty, można trzymać Shangera, tak. Shangera innych niż ona, ale może być inna o tej samej nazwie z grobu na rękę. No, powiem, że nawet ciekawy efekt. No, plus duże dwa. Plusy można właśnie zrobić, tylko że trzeba grać wszystkie te Darmeshangi, to jest ten problem. No. I ostatnia, no chyba najstarsza z tej rodzinki, Kiwi Darmeshanga. To jest Hand Trap, ciekawe. Tak, Hand Trap, który daje bardzo dużo ataku w niektórych przypadkach, a w niektórych przypadkach nie robi zupełnie nic. No jak jest na polu, to chroni wszystkie spellcastery przed niszczeniem, przed efekty i przed targetowaniem. Okej, okay, bardzo dobre. No, ważne też, że chroni samą siebie, co w przypadku takiego. Tak, tylko że jest levelem 5. No i to jest trochę gorsze, ale przed chwilą widzieliśmy potwora, który przywoływał spellcaster po poziomie 5 i niższy. No tak. Muszę powiedzieć, że ona ma takie level 5 Wind Spellcaster. Można ją grać w Magic Specterze i trybutować trafy i spele, aczkolwiek. No tylko, że kwestia, że nie mogą być zniszczone przez efekty i targetowane przez efekty przeciwnika, no to właśnie. Jest trochę redundantne, lekko. Magic Spectery już to mają. No tak, chyba tak. No tak, wszystkie jest, mają. Ale nie mogą być targetowane i zniszczone przez kartę. To jest dokładnie ten sam efekt. Mhm. I kolejny news. Karty z anime i mangi, to jest też świetne. Tak, anime, wysyp kart z anime jest wielki. Mhm. Red Nova, no to karta Jacka. Fire, level 1, Fairy Tuner. Ma ulepszony efekt z anime, bo w anime się po prostu wzywał, jak miałeś chyba Red Dragon Archfiend, tak mi się wydaje. Tak. A drugi jeszcze może przywołać. Drugim efektem jest, że można go przywołać, za jego pomocą przywołać innego Fire Fiend Monstera z Deck of Defense Position, kiedy on jest posłany do gry, do cmentarza jako synchromateriał dla jednego z double tuningowanych synchrosów. Czyli do Red Nowy i nowego Skylighta. Dokładnie. O, Cardian, to jest ArcV akurat. Tak, archetyp Cardian. Nie podoba mi się ten archetyp zbytnio. No i sam synchro potwór też jest mało imponujący. Poziom 8 wymagający 4 kart, żeby go przywołać. Jednego tunera i 3 non-tunerów. Nie do końca dobra. No, ale sam siebie chroni. Tak, nie może być zniszczony przez efekty i w walce i targetowany. Czyli jest to znowu bardzo spekterowa niewrażliwość. Zadaje przeciwnikowi ten specjalny damage, jak dobiera kartę w draw phase, to jest niezłe. No okej, okay. Tylko jest taki lekki drawback. No tak, lekki, no. No leciutki. Nie dostajemy draw phase'a albo negujemy wszystkie jego efekty. Hura. No, powiem, że taki drawback jest trochę za duży jak na dzisiejszy video. No zdecydowanie. Kolejny Odice. Więcej Odice'ów, ten ma skalę 8, co jest bardzo ważną rzeczą. I jak widać ma poziom 3, co sprawia, że skale niższe niż 4 jednak mają znaczenie. No właśnie, ale czy efekt jest naprawdę taki dobry? Bo on, jeśli zniszczony zostaje twój pendulum Odice, wybierasz jednego z pendulumów, niszczysz kartę i dostajesz jednego face up od Ice'a poza mirażem z ekstra i dajesz go do pendulum zona. To jest takie dziwne. Najpierw pendulum summonujesz. A nie, bo to jest triggerowane, kiedy coś jest zniszczone w walce. Pendulum sama, dostajesz BTH i jeśli masz jeszcze od Ice'a w ekstra, możesz zniszczyć sobie skalę i wezwać go. Po co? For fun. Chyba jakby, nie wiem,
Performage, jak on się nazywał? Flashfire, można go zniszczyć, dać skalę, wezwać, tylko że jest problem z Flashfire'em, bo... No tak trochę jest na banliście. No, no właśnie, tak trochę na banliście, ale dałoby się. Ewentualnie tak, guiding no. Ariadne. No Ariadne już bardziej prawdopodobne. Ale musi być zniszczony odejść potwór, żeby ten efekt się triggerował. Nie, nie, nie. Niszczysz kartę w Pendulum Zone. Ale zobacz, jaki jest ten warunek no, tak, triggerowania. Tak, tak, ale można zniszczyć kartę w Pendulum Zone po tym, jak... No tak, pod tym względem. No tak, ale no... No nie wiem, dziwny efekt. Każdy jest skala 8 i samo to sprawia, że jest to karta grywalna zdecydowanie. Mm-hmm. No i drugi efekt po prostu chroni. I tyle. Na zdrowie. Dziękuję. Dalej. Widzę harem Yui. Entermate. Dlaczego nie nazwali tego Performapal? No bo to jest japońskie, no Entermate. No dobra, ale w tłumaczeniu już mogli nazwać Performapal. Dobra, no, nieważne. To wina wiki. Entermate Uni i Entermate Korn. Unicorn. No tak. So clever. Jej. Takie pany. To tak. Pierwszy to jest Vega, wzywa Performapal level 3 albo mniejszego z ręki. A samo poziom 4 to tak... Niezbyt. A w grave'ie... Poniesie siebie i jeszcze jednego Performapala, żeby battle damage'a kolejnego, który się dostanie, nie odnieść. Hura. Nie robi nic. Korn. Serczuje nam, no fajnie, tylko że potrzeba mieć jeszcze jednego Performapala na polu. Z 1000 albo mniej ataku. Sekundonki. Tak, i musi zmienić swoją pozycję na defa i siebie i tej karty. I dostajesz od Ice'a z deka do ręki, no. Czy to jest takie dobre? I możesz zbaniszować go innego Performapala z grobu, żeby dostać 500 punktów życia. Next. Jeszcze nie są pendulum potworami, po prostu. Tak. Number 100 Numer on Dragon. Może ma dobre efekty, ale metoda jego wzywania jest głupia. BA się cieszy. No chyba, że nie, BA się nie cieszy. No. Bo Dante nie jest numberem. Ale są inne numbery rank 3. Tak, BA jest, BA poza jest Dante spamuje wszystkimi też, prawda? No. Wszystkimi. Tak, co to ma za efekty? No, dostaje atak równy... Rankowi wszystkich EC z potworów na polu. 1000 jej, czyli najczęściej to będzie 1000. Tak, bardzo dużo. Kiedy zniszczam efekt, niszczy wszystkie potwory na polu. Okej, okay. I każdy może sobie setować jednego spelltrapa z grave'a na pole. Nie widzę związku w ogóle z czymkolwiek, no ale no, jakiś efekt jest. No i jak jest daje atak i nie ma się żadnych kart w ręce i na polu można ją wezwać. Hurra, czy to w deku? Jak nie ma się kart w ręce ani na polu, to jest takie trochę... Pewnie no ta się... karta jest bardzo underwhelming. Da się mieć taką samą sytuację, ale... A w tym momencie ta karta też ci nie pomoże. No właśnie, następny. Kolejna karta z anime. Były różne planety właśnie i też nawet gwiazda jak słońce. Tu jest The Tripping Mercury. No jest Tripping Balls. No, to jest bardziej karta pod kolekcjonowanie, no nie wygląda tak, nic dobrego. Tak, gdyby chociaż miał 1000 obrony i 2800 ataku, no to ewentualnie. Monarch Able, tak. Tak, ale w momencie, w którym on wymaga być atrybut samonowanym, żeby jego efekty miały sens, to jest bardzo słaby. Powiedziałbym, że karty bomb są od niego silniejsze. Tribut samanu, trzeci efekt potrzebuje tributu 3. To jest dużo. Tylko czwarty efekt ma znaczenie, jak wezjesz go po prostu lekkim sposobem. Bo ale ma dwa ataki. Atak, 2000 atakiem jest sam w sobie średni. Strasznie słaba karta. Strasznie słaba karta. Wymaga za dużo roboty i zadasz przeciwnikowi 4000 obrażeń. To jest zdecydowanie za mało. Next. Przy tym ile roboty wymaga. Next. Choco ma ostatnia darmę. No nie ma efektu. Choco Magician Girl, level 4. Water. Spellcaster. Tyle o niej wiemy na razie. Dowiemy się za miesiąc. Dokładnie. Perfect Rulebook. No jest pokazany ten nowy Pendulum Synchro oraz Errata Sangana. Errata. No dobrze. Sangan jest moim zdaniem karta, która spokojnie mogłaby być nawet na 3 aktualnie i nie była, niczego by nie niszczyła nawet bez zeratowanego efektu. Ale prawda jest taka, że Sangan nie mógł zejść, dopóki nie stanie Erraty, bo Konami nie lubi nieartypowych kart. No i jak widać po części kart, artów, Sangan był w ogóle przez nich
archetypową kartą zbanowaną, tak? Tak, a teraz Jest zmienili mistaken arrest, mistake. Tak, śmiali się zaraz z Sangana i z Grateful Charity, że są teraz na balnicie, że jeszcze było Delicate Duo i może coś jeszcze. Tak, i to jest, no, tak. dodali do niego twarde raz naturę oraz zakaz używania dodanej do ręki karty w tej turze, która jest wyszukana, czyli... Czyli karta jest prawie niegrywalna. Tak, z karty, której i tak żaden deck by nie grał, staje się karty, której żaden deck nie będzie grał. No, nic nie zrobimy. No. Dobra, i teraz nadchodzi balnista. Uhu, brzmi groźnie. Bardzo dużo kart jest na tej baliści. Jaka te wszystkie odmiany tęczy. Dobra, no to mówimy od razu te karty. Bany, monkey ball. Może idźmy archetypami. Nie, powiemy po kolei. Jak są, bany, monkey board. Należało się i tyle. Znowu mi się należało, ta karta nawet kiedy jest na jeden, to nic nie zmienia, ponieważ jest zbyt łatwo wyszukiwalna. Gra tak, że i tak ją wyszuka i użyje tego archetypu. Dokładnie. Chociażby za pomocą Wavering Eyes. To jest najlepsza pendulum karta aktualnie w grze i moim zdaniem zdecydowanie ban jest zasłużony. To działa tak, Wavering Eyes, Joker albo monkey board i z jednego wyszukasz drugiego. Koniec. Dokładnie. Laval Valchain. No, to jest karta, która powinna być na banliście na Forbidden już tak od dłuższego czasu. No, w TCG jest od tamtych wakacji. No i w OCG dziwne, że tak długo z tym czekali. Jest to karta, generyczna, która promuje bardzo głupie, porąbane kombosy. Ale co ciekawe, jest głupsze, jeśli jest więcej niż na jeden. Bo jak jest na jeden, to nie jest zawsze zła. Nadal jest. Infernity. Dwa albo trzy Laval Valchainy i tam robili statyki do trzech. Nie no, istniało bardzo dużo różnych kombosów, które z Laval Valchainy robiły dosłownie infinite kombosy w stylu Blue Blooded Oni, który był w stanie włożyć całą Exodię z twojego deku do ręki przeciwnika. Ale to raczej działało właśnie o to, że chain umożliwiał chore kombosy i właśnie jeśli grałeś więcej z jednego chaina, bo jeden tak, chain... Tak, bo z dwóch chainów się robiło F0. I ostatnia karta na baliście, lewy Collider. No, zabicie no. Berna, no to logiczne. Znaczy nie, Explosion FTK, czyli nadal można grać trzy sztuki Blasting the Ruins plus jedną sztukę Marshall Explosion, ale w momencie, w którym potrzebujesz czterech trafów, żeby wygrać, to już lepiej grać Exodia z pięcioma kartami. No, to już traci mi konsystencję i tyle, no. A Equalizer tak. Był kluczem i nawet chyba... Jakiś youtuber nawet mówił o tym, że to jest najlepsza karta do hitnięcia właśnie w Monarch FTK. Tak, i bardzo dobrze, że właśnie zbanowali. Znaczy ja uważam, że Monarch FTK i tak by przestało istnieć po tej bandzie, nawet bez Life Equalizer na zero, ze względu na innego hita, ale do niego dojdziemy na chwilę. Dobra, teraz wchodzimy w sekcję Limited. Tak, Sangon przyszedł z listy zbanowanej do listy Limited, dzięki erracie. No, i jest niegrywalny, koniec. Nie spodziewam się żadnego impaktu na metę. Teraz Thousand Eyes Restrict. Teraz przypomnij mi, w OCG jest zbanowany Nordem w tym momencie i Instant Fusion jest na 3, tak? Instant Fusion jest bodajże na 3. No to w takim razie Thousand Eyes Restrict może zobaczyć, może nawet być grany. Ja na to liczę, bo jeśli będzie przegiętą kartą, to bardzo szybko wróci na balistę. A jak nie będzie przegięty, to będzie na 2 i na 3 potem. Tak, jedyny sposób, w jaki widzę przywoływanie Thousand Eyes Restrict, który ma jakikolwiek sens, jest Instant Fusion. Więc zobaczymy, jak to będzie działać. Następny, Dante na 1. No, długo się ociągali z NBA. Jeden z najmocniejszych hitów na tej balistie, moim zdaniem. Czyste Burning Abyss po tym hicie praktycznie nie ma prawa istnieć. No bo najczęściej wstawiają dwa Dante na start, a teraz tylko jednego. Jeśli go zniszczymy, to też nie mogą się recyklować, bo jest tylko jeden Dante. Dokładnie. Burning Abyss najczęściej wstawiało trzech Dante w przeciągu gry i chciałoby więcej, gdyby mogło. Więc Żeby grać BA, potrzebujesz minimum dwóch, żeby się recyklowały. Dokładnie. Jeszcze jest kwestia, że Beatrice, która jest najlepszą kartą Burning Abyss, potrzebuje Dantego, żeby zostać w ogóle przywołaną. A teraz jeśli stracimy Dantego, to jest po nim. No i właśnie jest średnio. Aczkolwiek można go wzywać z Grave'a. Można, bo nadal w OCG nadal i Skarm i Cir są na 3, nadal tak. Przywoływanie jest. Ale Skarm jest już na 1 właśnie. Więc wyszukiwanie również mocno ograniczone. Tak, dopiero w Entfejdzie, ale jest wyszukiwanie na 1, no niestety. No, kolejna karta, Joker. No za to, że szukał Monkey Boarda jest na liście, taka jest prawda.
Znaczy nie tylko Monkey Boarda, on szukając właściwie dowolnej karty robi plus Tak, jeden. Bodice, Performa, Palm Magician, ale Monkey Boarda w szukanej części, bo to jest inna karta na skalę. Zgadza się. Więc nawet bez Monkey Boarda ta karta jest wystarczająco dobra, żeby być na jeden. No jest to Stratos do najlepszego archetypu w grze, więc dziękujemy. Dalej. Igniste Prominence The Blasting Draco Slayer. No, nie ta... To jest out. Karta jest outem na nietargetowalne inne karty. I to jest strasznie dobre, bo możesz sobie zniszczyć Penduluma, możesz sobie wezwać Penduluma, albo zniszczyć Penduluma przeciwnika i wezwać Penduluma i jeszcze wtasować karty. Tak, tylko że jest to dziwny trochę limit. Nie bardzo to jest rozumiem. Sprawiedliwy, bo ludzie doszli do tego momentu, w którym spamią tą kartą nawet w CCG przy jednym lasterze i w rank 8 wchodzą. No tak. I to jest przedziwne. Znaczy, nie, luster był ciągle na 3, dopiero teraz będzie wchodził na 1. No, ale teraz Pendulum Sorcerer. No, kolejny tak. Searcher. Kolejny Searcher robił plus 4 ze swojego efektu. Tak, i pozbywał się takiej durnej skali jak małpa, która... No nie chcesz mieć małp w skali, ona jest tylko po to, żeby searchować. Tak, ty robisz nią search, pendulumujesz, niszczysz ją, jesteś na plus 3, kula. I searchujesz znowu. No i to umożliwiało właśnie granie tego, Plashfire'a, który jest na banie. I teraz Ariadne. Umożliwia Ariadne. To, no, Ariadne z Pendulum Sorcerer na 1 będzie dużo mniej grywalne. No i tak widzimy już teraz, że no BA jest martwe, Performapal też martwy. No tak wygląda, zwłaszcza, że jeszcze kolejne 3 karty zobaczymy zaraz. No właśnie, Draco Faceoff, jeden z engine'ów Performapala, główny engine razem z Performapalem. Tak, no teraz jak i Luster, to za chwilę zobaczymy, że Luster również poszedł na 1, Draco Faceoff poszedł na 1, więc teraz deck przestaje mieć możliwość wyszukiwania tunerów, przestaje mieć możliwość łatwego przywoływania Ignistera z nikom. Czyli tak jest tylko jeden teraz. Przestaje mieć możliwość przywoływania zanim robi Pendulum Summon, czyli czyszczenia pola przeciwnika zanim robi Pendulum Summon, żeby mieć bezpieczny Pendulum Summon. Przestaje mieć możliwość robienia dziesiątek plusów w ciągu jednej tury, traci konsystencję. Co do plusów i konsystencji? Wavering Eyes. Wavering Eyes. Karta, która teoretycznie miała być control na pendulumy, stała się kartą, która była najlepszą kartą w pendulum deck. Tak, odpalała Ariadne oraz Dashfire'a i serczowała dowolną kartę, jakąkolwiek chciałeś i mogłeś ją zagrać, bez żadnych restrykcji. Tak, a jeśli przeciwnik też grał pendulumem i dostałeś no to masz 3, 3 albo 4 efekt, to osoba, która ostatnio zrezerwuje ten efekt, wygrała. Wygrywa. Dokładnie. Ta karta była w mirrorach głównie zupełnie porąbana, a nawet poza mirrorami najczęściej, jak pokazywało na przykład Tower z Turbo z Cliffortem, ta karta robiła plus 3 czy plus 2, bo sama siebie się utraciło. No tak, Clifford więc... Turbo robiłeś Tower na pierwszej turze dzięki tej karcie. Plus jeszcze jakiś backrow, bo ciągle ci zostawały karty. Dlatego ta no, karta... No, w Clifforcie jakiej backrowu nie było, jak wsadziłeś Towersa. Dobierałeś tylko karty z Monolita. No, więc... zasłużony limit, spokojnie. Dalej, Laster Pendulum. No. Co ciekawe, w sumie przy Waveringu limit sprawia, że ostatni efekt jest bezużyteczny. Taka. No tak. No, jedna. Laster Pendulum. No, jak było mówione już przy Draco Faceoff, ta karta promuje również porąbane rzeczy. Jej efekt w skali robi plus jeden. Wypakowuje twoje ekstra, odpala efekty, które się niszczą w skali, właśnie jak Ariadne i kiedyś Flashfire. No i pozwala na spamowanie Glisterem. Tak, jest tunerem Pendulum, który przywołuje bardzo dobre potwory. Wraca cały czas do ekstra, z ekstra wraca na pole, potem znowu do ekstra, znowu na pole. A jeśli zrobisz krzyża, to możesz dzięki fuzji wezwać sobie go z grave'a. Dokładnie, więc jest nawet na jeden, myślę, będzie ciągle robił porąbane kombosy. Dalej, Mass Change 2. No tutaj widać, że bali się strasznie tego, że BA wizuje Dracloa, który jest strasznym floodgate'em. Tak. No i teraz widzimy limit tej karty i to nie rusza w ogóle Heroesu, bo tak, oni używają Mass Change tej tego. Karty. Najwyżej jedną sztukę dwójki grali czasami. A i tak mogą, nie wiem czy mogą sobie szukać, ale z Grave'a mogą sobie wziąć, bo mają Mask Charge'a. Dokładnie, więc no, to jest kolejny hit w BA, które a, już... przepraszam, mogą go szukać, przepraszam, Shadow Mist, przepraszam. Dokładnie, Shadow Mist, to nie szukać. Więc no, to jest kolejny hit w BA, który... razem z kolejną kartą sprawia, że DA jest praktycznie niegrywalne w OCG. No tak. I kolejna karta, przez którą BA jest niegrywalne. Druga jest from the Underworld, który w TCG już od bardzo dawna jest na jednej sztuce. OCG dopiero teraz do niej dochodzi. Więc gdyby Skarm został na 1, a Turget nadal był na 3, to wyszukiwanie Skarma nadal byłoby proste. No a teraz tak, mamy...
tylko Dante właśnie wymaga, jest wymóg dwóch Dante. Bez dwóch Dante no nie ma sensu gry. Tak. Myślę, że Phantom Knighty czyste już będą lepszym deckiem aktualnie. No Phantom Knighty też stawiały dwa Dante często, ale z jednym też mogą grać, to nie jest tak, Phantom Knighty są w stanie grać z jednym Dante. Dalej, właśnie, Phantom Knighty, no teleport, to uderza w Phantom Knighty, tak. W Quantumy. Phantom Knighty, Quantumy, w Monarchów. No, karta, nie bardzo rozumiem ten limit w OCG. W TCG rozumiem, byłoby to uzasadnione za pomocą Cosmo. W OCG to jest takie hitowanie trochę... W OCG ta karta grała tylko w Quantum Monarchach z top tierowych decków. No tak, ale... No to jest generic karta, która nie ma restrykcji once per turn. I właśnie to też lubi Konami, to jest generic i bez restrykcji once per turn. No niby wzywasz Psychika, ale to dalej daje duże pole do popisu. No najwyraźniej zostało uznane, że jest wystarczająco mocne, żeby zostało... No tak, no bo wzywasz Blue Layera, no. Wzywasz Ghost Ogre, najważniejsze dwa targety. No. Dalej. Dobra. Domain teraz. I Panteizm. Tak, hit w domain taki tragiczny wcale nie jest. Czy ja nie wiem, te hity są trochę dziwne, przyznam, bo domain jest bardzo dobrym hitem, bo to jest Floodgate, a Floodgate nie jest. Tak, domain jest, był złą kartą dla gry, moim zdaniem. Moim zdaniem domain na jeden monarchom specjalnie by nie zaszkodził, monarchy po prostu by się przerzuciły na build z ekstra deckiem i wtedy wszyscy byliby szczęśliwi, monarchy by nikogo nie blokowały. Same ale druga play. Karta sprawia, że ale... monarch ma dalej siłę, ale jeszcze gorzej brikuje. Tak, Monarch był najmniej konsystentnym deckiem w mecie. Ze stratą dwóch sztuk panteizmu ten deck będzie miał tak niewielką konsystencję, że już naprawdę lepiej będzie grać jakieś Exodia, FTK, bo szansa na posiadanie zagrań będzie podobna, a Exodia, FTK, jeżeli masz zagrania, oczywiście to wygrywa. Oczywiście można próbować grać z takiej karty jak Chicken Game, ale to nie jest to samo. Bawić się Chicken Game'em, Trade Inem. Myślę, że Monarch nie jest martwy, bo nadal jest Tenacity po Panteizm. No tak, ale już nie można lokować i masz gorszą konsystencję. Tak, myślę, że Monarch akurat z tych trzech topowych decków wyjdzie najmniej osłabiony. I ale Monarch... jest jedna rzecz, nie ma szansy na turniejach, które mają więcej niż tam 4-5 rund, bo im więcej rund, tym gorsza szansa, że nie zbrikuje. Ale jest taka kwestia. Monarchy, jeżeli jest konsystencja słaba, to konkretna osoba ma małą szansę wygrać, ale przy dużej ilości osób to prawdopodobieństwo też się rozkłada, więc szansa na wygranie turnieju... No tak, ale to jest deck, który jest ubity, więc ludzie nie będą grali, bo nawet teraz właśnie dojdziemy tylko po waliście. Jakie deki sądzimy, że wyjdą teraz, użyją się to dzienne i będą teraz metą. Ale teraz jeszcze jest kilka kart, które zostało w limit. Tak, karty, które uderzają w deki, które byłyby tier 1, gdyby nie jeszcze a teraz kolejne. Tak, Pendulum Call. No Searcher, po prostu. Nie rozumiem tego hitu przy tym jak Wisdom, a i tak już jest na 1. Ale... To jest po to, no to co Konami robi, no to jest reset mety, jakby nie patrzeć. I obiecali, no... że Blue Eyes White Dragon będzie tier 1, no i... Monarch jeszcze miał być i coś jeszcze trzeci deck był. No, zaraz zobaczę. Kolejne tak. Dwa są Pendulum, to jeszcze wrócimy do Pendulum Cola. No, to jest 2 za 2, ale można dyskardować kartę, która ma efekt Gravy, ale to tak było do czasu, jak się grało Performage'em, bo już teraz nie ma takiej karty Performapalu czy... Jest Noble Dragon. No niby tak, ale jednak to jest dwukartowa skala z tego i jednej dowolnej karty, jakby nie patrzeć. Tak. No i jest kwestia, że ustawiasz sobie skalę jak chcesz. Ale jest też jedna rzecz, bo to jest efekt drugi z plusem i minusem. Tak, nie może, bo twoje skale nie są być w stanie zniszczone, przez co nie jesteś w stanie korzystać z Wisdom Eye'a, ale za to przeciwnik musi ci zrobić jakieś ciekawsze triki swoimi skalami, niż tylko Twin Twistera. Wrócić do ręki, nie może ci ich zniszczyć. Tak, Twin Twister. Tak, teraz dwa hity bezpośrednio tak. W Infernoida, bo nic za nim nie grał w nocy. TCG Monster Gate już jest na 1, ale Reasoning jest na 3, a ty jest teraz na 1 i to jest duży hit z Infernoida. Bardzo duży. Tak. Ale jest też znowuż kwestia, Infernoid nadal ma 3 left arm offering. Tak, OCG, myślę, a u nas za miesiąc będziemy. Myślę, że deck nadal będzie grał, zwłaszcza przy osłabionej mecie, deck nadal będzie grywany moim zdaniem. Tak, Infernoid tak myślę, will tylko never die. Będzie troszkę częściej brikował, tak mi się przynajmniej wydaje. No, oczywiście. I będzie na plusie często, zaprzeć. Bo jednak left army to jest koszt, jednak jest spory. Tak, left arm wymaga trzech kart, żeby aktywować ten reasoning zamiast jednej.
Tak, i to jest minimum, bo jeśli masz więcej kart w ręce, to całą rękę chyba się dekardowało, prawda? Tak, baniszowało całą rękę. Baniszowało, właśnie, więc... No, bardzo bolesne. I Fenoid traci troszkę mocy i dość dużo konsystencji. Zgadza się. Ale to jest prawdziwe co do wszystkich deków, więc myślę, że Infernoid nadal będzie... Dalej. Semi-limited. No. Super Rejuvenation. No, Dragon Rulerów nie ma. Aktualnie nie ma deków, które to mają. Karta nie ma sensu w ogóle być na baniście. Moim zdaniem karta powinna być zbanowana, bo jest tak, albo nie ma deków, które mogą go abuzować i wtedy nikt tym nie gra, albo są deki, które mogą tym abuzować i wtedy zasługuje na bana. Więc w sumie po co go trzymać nie poza... Nie do końca, bo ta karta dobiera dopiero w endfejzie, więc... Jak jest odpowiednio szybka meta i karta jest skuteczna, no to dalej jest za słaba. To jest tak, jak hamtrapy. Teraz i tak jesteśmy w formacie, w którym hamtrapy są królują. To jest dzisiejsze Yu-Gi-Oh! No, jak gra jest szybka bardzo, no to dobieranie w endfejzie kart nie ma znaczenia. Tak. No, czy ja wiem. Hentrapy pomagają, tak, ale jeśli przeciwnik Morycy zrobić ataka w ostatniej turze, to masz to gdzieś. No nie, moim zdaniem karta spokojnie zasługuje, od Kozmo. Żeby pozostać na tym banie. Pozdrowienie od Kozmo. Nie wiem, czy Blue Eyes White Dragon jest w stanie jakoś abuzować tę kartę, szczerze mówiąc. Dobrze, teraz Unlimited. No to są takie mniej ciekawe rzeczy, przyznam, ale dalej okej. Okay. No a Bulb, no... Efekt One Step Duel, nie rozumiem, dlaczego ta karta... No dawno powinna być na trzech. Tak, no tyle. Kuri Bandit, no wreszcie wrócił przez to, że no... Lightsworn był bardzo dobrym deckiem, dostał hit na liście i teraz wrócił, bo Lightsworn nie robi nic. No Lightsworn nie robi nic już od bardzo długiego czasu, więc no się zbierali. Oczywiście, można grać Infernoidzie, poza tym, że najpierw masz Raidena i masz Decatrona i dopiero potem byś mógł to wezwać, bo tamte karty są ważniejsze. Tak, no masz Raiden. Jest kwestia, że ta karta znowuż z reasoningu rzucona jest bardzo słaba. Mm-hmm. Malicja. Nareszcie. Dlaczego to nie było na 3? Nikt nie wie. U nas dalej na 2 w TCG. No, pewnie też kiedyś zejdzie na 3. No, może kiedyś. Abusteus. Nie wiedziałem, że to w ogóle było na baniście w TCG. No właśnie, też nie miałem pojęcia. Dipsy Diva chyba nadal jest na 1. Tak. W TCG. No. Mermail dostał boosta, pogadamy o tym za chwilę. Bardzo dobrze, no, może będzie silniejszy. Mind Control. No było na 1, nikt tym nie gra, nikt jest nie na 3, nikt nie jest na 3, nikt nie będzie grał. No Book of Moon. Na ciekawe przyznam, ciekawe. W końcu. Book of Moonem nie gra się, tak? Ale 3 Book of Moony są no, dość dobre, bo to nie są trapy, a działają jak trapy. Tak, mają duże możliwości, mają bardzo duże flexibility, ale mają bardzo mało powera, więc no, zobaczymy. Ale podoba mi się to, bo to jest kolejna opcja dla deków, które wymagają backrowy. Zgadza się. A boli ich taki jak Adorial Decree czy Trapsa. Dokładnie. Gold Sarcophagus. Nobody cares. Shiranui to będzie używało w trzech sztukach. No Shiranui co najpierw. Bo to nie ma no super turn, więc to jest dobre. Tylko Shiranui będzie to abuzować, ale będzie to naprawdę dobre. Tak. Allure of Darkness. No. Też na 3. Czy to jest takie dobre? Czy ktoś poza Monarch FTK grał tę kartę? Nie wiem, ale właśnie tylko głupie deki używają kart, które drawują. Nie wiem, może DDD zacznie tym grać. Może. I Dragon Shrine. Dlaczego to było zlimitowane? A Dragon Rulery. Proste. No dobra, teraz zostajemy Blue. Ale właśnie trzeba dlatego... wrócić support. Będziemy mówić o tym, jak tylko skończymy mówić o baliście. Dokładnie. No i Kaszkej Karus. Po erracie nic nie robi, jest beznadziejny. Nie nawet ma w BA, gdzie karta byłaby nawet dobra, jest beznadziejna, bo dużo kart dostaje efekt w zniszczeniu. Nie musi być na polu. Nawet w OCG, gdzie nie ma Kozmo, które są najgorszym wyobrażalnym deckiem, do przeciwko któremu można by użyć Kaszkej Karus, i tak ta karta jest beznadziejna. No i to, że przeciwnik sobie grave zapełnia, to też jest dużo. Tak. Bardzo dużo. Większość deków ma jakiś pożytek cmentarza, więc możliwość wybrania sobie kart do posłania na cmentarz jest bardzo potężna. No i Sangam, Unlimited. Tak, tak, nie, tak. Sangam jest na 1, to już było wcześniej. Nie dostałem. I znik do erraty. Więc no. Tak, no. Balista przynajmniej moim zdaniem jest dobra i chciałbym taką, ale taką przystosowaną do TCG u nas właśnie. No czyli jeszcze w Kozmo mocne hity. Tak. Nie wiem, Dark Destroyer na 1 czy nawet na 0. Kozmo Town na 1. Destroyera trzeba byłoby właśnie albo Destroyera dać na bana, albo Tinkana dać na 1. Tak. No, nie wiem, zobaczymy. No,
czy... Moim zdaniem banlista też jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie resetuje metę, ale znowuż teraz jakie deki... Czy bo teraz to wygląda tak, Dracopals, Magicy nie istnieją po prostu, nie ma ich. Magicy są w stanie dalej istnieć. Pendulum Call i Joker oraz Wisdom, koniec. Dobrze, tylko straciły... Ile? Teraz inny Pendulum deck będzie najlepszy. Ten, który cały czas był ma kilka procent tylko, ale cały czas był w tych rogue deckach tak jakby. Mary Spector? Tak, Mary Spector będzie teraz najlepszym Pendulum deckiem najprawdopodobniej. No w sumie, bardzo możliwe. I może używać magików, które nie dostały hitów. No tak, czyli to będzie Mary Spector Magician pewnie. Nawet Lastera można jednego dać, bo dlaczego nie? Nawet w ogóle Draco Engine można by wrzucić, bo dlaczego nie? No, jeden Draco Engine, Luster. Trzy wektory na przykład, dwa mastery, jeden laster, coś takiego można próbować. Jeden Draco Face of, jeden Rabbit. Można grać. No, co jeszcze? No, Blue Eyes. No, widzimy Dragon Shrine'a i Super Rejuvenation. No, no tak. Rejuvenation nie jest jakaś dobra, ale Shrine jest bardzo dobra. Blue Eyes w ogóle ma bardzo dużo potężnych efektów, które były tylko trochę za słabe, żeby grać w aktualnej mecie, więc myślę, że będzie w stanie być teraz na kompetytywnym poziomie. Kolejnym deckiem, który już zajmował całkiem jakieś sensowne ilości topów, a nie dostał chyba żadnych hitów, jest wspomniany już DDD. Tak, deck, który nasz forumowy zbiór Zer i Jedynek uwielbia. Nie powiem jego niku. Tak. No, ten deck jest naprawdę dobry, tylko on ma taki problem, bo on jest tak dobry, że Konami nie daje mu takich naprawdę bardzo dobrych kart. Po prostu ma same dobre karty. Znaczy, ja to widzę w ten sposób. Wszystkie deki, które były powyżej tego deku w tierach, dostały bardzo mocne hity, a ten dek nie dostał żadnych. Prawdę mówiąc, tylko Phantom Knight ma szansę jakiekolwiek. Tak. Więc moim zdaniem DDD aktualnie będzie najlepszym dekiem w ACG po prostu. Potem będą tak mniej więcej na równo. No nie do końca właśnie, bo teraz patrząc, no ludzie będą mainować Twin Fistery i Hearty Shredder Duster, bo to jest dostępne w OCG. No w sumie tak. A te karty zabijają DDD. No dobrze, w każdym razie jako taki tier 1, nie wiem jak to się ułoży, ja bym widział DDD, Mermaile, które nawet dostały kartę z powrotem i również nie dostały żadnych hitów, Blue Eyesa i uważam, że Phantom Knighty i uważam, że z aktualnej mety ciągle przeżyją Monarchy Infernoid. Ja myślę, że przeżyją, tylko że Infernoid będzie tak troszkę za tą no tak, Infernoid będzie raczej na końcu tej stawki. A Monarch będzie po prostu, jak dobierze, to pokona tę metę, jak nie dobierze, to przegra ze wszystkim. Dokładnie, no tak jak dotąd, tylko że częściej. Tylko że częściej, tak, o wiele częściej to by się działo. Zobaczmy, i już nie będzie lokować, więc DD na przykład ma teraz lepszy mecz, bo jest tylko jeden film i nie można go szukać panteizmu, który jest tylko jeden. No zobaczymy. Moim zdaniem Monarch nadal... troszkę na powerze i dużo na konsystencji. Tak, moim zdaniem Monarch nadal będzie tier 1 razem z tymi... oczywiście jakoś część z tych deków pójdzie oczywiście do T2, bo OCG ma tendencję do overhypowania deków. A jeszcze jeden deck mógłby powrócić, bo też czasami go widziałem w topach, aczkolwiek nie wiem jak taki, czy jest naprawdę taki dobry, bo czasami widzę go jako rogue, a tam zawsze troszkę go jest. Chodzi mi o Necroza. No w sumie ciągle mają Shurita na jeden. Tak samo rogue deckiem jeszcze był Tellar Knight, ale on już dostawał od silniejszych deków jeszcze wcześniej, więc tak, zostanie rogue pewnie. Nie, pewnie pozostanie rogue deckiem. Necroz jest kolejnym takim deckiem, który ma... Albo ma dobry dociąg i wygrywa grę, albo ma słaby dociąg i nie robi nic. Czyli taki drugi Monarch. Czy pierwszy Monarch w sumie nawet. Czyli no, przed Necrozem jeszcze była inna Gogultavia, tak w razie to był ten, Profesji. No tak, nie, Profesji na pewno nie wróci w tym formacie, to nie ma nawet co o tym rozmawiać. Tak, ale wiesz, prekursor Necroza, bo też search. Tak, znaczy Profesji też jest bardzo podobny do aktualnego Monarcha. Bo search, a potem blokujemy stół. I też synergia właśnie ze swoimi sprawami trapami, tylko że Profesji blokowało stół raczej Jugenem, albo kontrolowało grę Fate'em. No tak. A Monarch kontrolowało stół domainem i... Oraz Findami. Więc no, moim zdaniem bardzo podobny. Dobra, no to chyba już wszystko. No, wszystkie karty powiedzieliśmy, i też. Powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. Pewnie się okaże, że zupełnie się myliliśmy i meta OCG jak zwykle udowodni, że ona wie lepiej, co chce.
Tak, a TCG potem tylko skopiuje OCG i powiedzą, że wszystkie to nasze pomysły, pewnie? Tak, 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 oczywiście, że ale oni ja się nie obrażę, od lat. Jak taka będzie umowa. Naprawdę się nie obrażę. Tak, ja się nie obrażę, gdy dostaniemy dokładnie. Jeżeli zostanie zmerdżowana banlista TCG i OCG plus hity do Kozmo, oczywiście, bo w przeciwnym wypadku Kozmo byłoby clearing najlepszym deckiem aktualnie, to ja bym się zupełnie nie obraził na taką banlistę i nadal grałbym Monarchem. Dobra, no to żegnam was i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i wejścia na stronę yugioh.pl. Żegnam was ja, Rasmus i... Dunkor, polecam. No to do zobaczenia, trzymajcie się.